drogie dzieciaki i nasza szanowna młodzieży. Już dzisiaj finał waszych szkolnych zmagań. Już dzisiaj odbierzecie swoje świadectwa i rozpocznie się wakacyjna laba. Chciałbym serdecznie wszystkim pogratulować całorocznej pracy, wszystkich wyników szkolnych i mam nadzieję, że to wszystko, czego nauczyliście się zarówno w tym roku, jak i w latach poprzednich, pozwoli wam na podejmowanie właściwych życiowych decyzji. Dla niektórych z was koniec tego roku szkolnego to tylko pewien etap przejścia pomiędzy klasami w tej samej szkole, ale część z was wybierze zupełnie nową drogę życiową, być może nową szkołę, być może opuści miasto, wybierze się na studia. Ważne jest to, żeby ten wybór był przemyślany i żebyście byli pewni tego wyboru. Życzę wam serdecznie, żebyście przerwę wakacyjną spędzili tak, jak tego chcecie, żebyście odpoczęli, żebyście przygotowali się na kolejny rok, na kolejne wyzwania, ale przede wszystkim, żebyście te wakacje spędzili bezpiecznie. Pamiętajcie zarówno o potrzebach i bezpieczeństwie drugiego człowieka, ale zadbajcie również o siebie. Po to, żeby te wakacje były bezpieczne, przygotowaliśmy dla was pewną akcję. Odbędzie się ona w tą sobotę, 22 czerwca od godziny 10 na Przemyskim Rynku. Przypomnijmy wam pewne zasady związane z bezpieczeństwem nad wodą, z bezpieczeństwem w górach, czy z zasadami pierwszej pomocy, która miejmy nadzieję, że się nie przyda, ale warto te zasady znać. Serdecznie was zapraszam, bo zależy nam wszystkim na tym, żebyśmy na początku nowego roku szkolnego wspólnie spotkali się w dokładnie takim samym składzie. Pamiętajcie, spotykamy się na rynku już w tą sobotę od godziny 10.